Dzień dobry Państwu. Ocieplenie klimatu w strefach okołobiegunowych oraz w wysokich piętrach górskich powoduje bardzo daleko idące konsekwencje zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, gdyż właśnie w tych miejscach mamy bardzo dużo lodu. I teraz zastanówmy się, gdzie ten lód występuje. W trzech zasadniczych miejscach, można powiedzieć. Po pierwsze, są to lodowce górskie i lądolody. I tutaj przede wszystkim lądolód antarktyczny i grenlandzki. Na drugim miejscu wieloletnia zmarzlina, zwana inaczej zlodowaceniem podziemnym, czyli przede wszystkim lód gruntowy, podziemny. I wreszcie jest to zlodzenie Oceanu Arktycznego i Oceanu Południowego, czyli lód, który powstaje z zamarznięcia wody morskiej. To jest taka tafla gruba, mniej więcej na metr, dwa, czasem więcej metrów. Zatem ocieplenie klimatu będzie skutkowało i skutkuje tym, że lodu w lodowcach, w zmarzlinie i na oceanie jest coraz mniej. Od epoki przedindustrialnej, czyli mniej więcej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych, lodowce górskie cofnęły swoje czoła, czyli mówimy o recesji lodowca, cofnęły swoje czoła mniej więcej od 1 do 3 km. Natomiast te lodowce, które kończą się w zatokach morskich, we fiordach i kończą się klifami lodowymi, z których odłamują się góry lodowe, ten proces nazywamy cieleniem się lodowca, takie lodowce cofnęły swoje czoła zdecydowanie więcej. To jest rząd wielkości 30, 50 czy nawet więcej kilometrów na przestrzeni tych ostatnich mniej więcej 150-170 lat. Także to są olbrzymie zmiany w krajobrazie, w ekosystemie, ale nie tylko. I teraz zastanówmy się, jakie konsekwencje powoduje właśnie powszechna recesja lodowców. Nie wszystkie lodowce cofają swoje czoła, ale znakomita większość. Po pierwsze, ta produkcja gór lodowych, obserwujemy wzrost intensywności cielenia się lodowców i prądy morskie znoszą góry lodowe gdzieś tam w stronę równika, można powiedzieć, powodując oczywiście zagrożenie dla nawigacji. Takim najlepszym przykładem jest Nowa Fundlandia, która otrzymuje góry lodowe z zachodniego wybrzeża Grenlandii, ale także mamy odłamywanie się olbrzymich gór lodowych wielkości województwa polskiego albo małego kraju europejskiego u wybrzeży Antarktydy. Tu przede wszystkim na Morzu Wedela od wielkiego lodowca szelfowego Rona Filchnera oraz na Morzu Rossa z lodowca Rossa. I te olbrzymie góry niesione są powoli w stronę przeciwną do wskazówek zegara prądem przybrzeżnym, często powodując właśnie utrudnienie na przykład w dostarczaniu towarów do stacji Amundsena Scotta, gdyż te towary najpierw lądują często w Zatoce McMurdo, amerykańskiej bazie polarnej. Poza tym dezintegracja lodowców szelfowych, bo najlepszym przykładem jest dezintegracja lodowca szelfowego Larsen A i Larsen B na Półwyspie Antarktycznym, skutkuje tym, że zanika takie podparcie, taki bufor, który hamuje tempo spływania lodu z kontynentu na ocean. Tym samym dezintegracja takich lodowców szelfowych przyspiesza spływ i trochę koło się zamyka, czyli ocieplenie klimatu intensyfikuje cielenie, a cielenie z kolei powoduje spływ lodu i znowu odbudowę tych lodowców, które się będą cieliły jeszcze bardziej. Jeżeli chodzi o recesję lodowców w górach, tak, na lądzie z daleka od oceanu, to przede wszystkim uruchamiają się procesy, które nazywamy paraglacjalnymi, czyli te, które wynikają z faktu, że jeszcze niedawno lodowiec wypełniał żłób lodowcowy, dolinę górską do odpowiednio dużej wysokości, a teraz już mamy strome ściany skalne, czy też ściany z pokrywą osadową, wolne od lodu i jeszcze nieporośnięte, nieustabilizowane korzeniami i bardzo podatne są te miejsca na osuwiska, na spływy błotne, często bardzo gwałtowne. Przed czołami
lodowców, które kurczą się w górach, najczęściej powstają wielkie międzymorenowe jeziora proglacjalne, które grożą powodziami ludziom, którzy mieszkają w dolinach górskich gdzieś tam poniżej. Także to są bardzo poważne zagrożenia, szczególnie w biednych krajach, w Nepalu, w Pakistanie czy w Ameryce Południowej. Z drugiej strony rzeki lodowcowe często stanowią jedyne źródło, główne źródło wody pitnej. Zatem kurczenie się tej masy lodu, która jest tym zbiornikiem wody, może skutkować z czasem niedoborami w wodę, która jest niezbędna do życia. Teraz zastanówmy się nad globalnymi konsekwencjami recesji lodowców. Przede wszystkim obserwujemy podnoszenie się poziomu morza. I tutaj można powiedzieć, że od tej epoki przedindustrialnej poziom wszechoceanów wzrósł mniej więcej o 30 cm, ale nie wszędzie jednakowo. Wzrost poziomu morza wynika nie tylko z dostarczania wody roztopowej z lodowców, ale także wody roztopowej z wieloletniej zmarzliny, a także z faktu, że cieplejsza woda ma większą objętość, czyli mamy taką rozszerzalność temperaturową, która powoduje też, przyczynia się do wzrostu poziomu morza. Z kolei w dłuższej skali czasowej można powiedzieć, że dostarczanie słodkiej wody z lodowców do słonej wody morza może spowodować zaburzenie w funkcjonowaniu prądów oceanicznych, prądów morskich, co z kolei przełoży się na zmiany klimatu w regionach położonych dość daleko od lodowców, czyli w skali takiej całego regionu, na przykład północnego Atlantyku lub wręcz w skali świata. Długofalowe konsekwencje utraty masy lodu na kontynentach skutkują też ruchami glacji izostatycznymi, czyli wypiętrzaniem się skorupy, która jeszcze całkiem niedawno w skali czasowej, geologicznej setki czy też tysiące lat, to całkiem niedawno, była wciśnięta, wduszona. Grubość lądolodu na Antarktydzie czy na Grenlandii to jest 3000 metrów. Zatem wywiera ta masa potężny nacisk na skorupę. I oczywiście recesja lodowców to nie tylko cofanie się czół lodowców, ale także obniżanie się powierzchni. Mamy coraz mniejszy nacisk na skorupę i to powoduje wydźwiganie, stopniowe wydźwiganie się tych obszarów, na których było dużo lodowców. Jeszcze z takich ciekawych spraw okazuje się, że spadek grubości pokrywy lodowej w zachodniej Antarktydzie może uaktywnić liczne wulkany tam obecne, gdyż po prostu mniejszy nacisk spowoduje, ułatwi ruch magmy. A oczywiście jak wulkany się uruchamiają pod lodowcem, to można sobie łatwo wyobrazić, co się dzieje, tym gorzej dla lodowców. Ale zastanówmy się, czy mamy jakieś też pozytywne efekty recesji lodowców. Mamy. Dobrym przykładem jest Islandia i wielki lodowiec Breida Merkurjökull, który wypływa na południe z czaszy Vatnajökull w stronę Atlantyku. Mniej więcej 100 lat temu czoło lodowca dochodziło do wybrzeża Atlantyku i Islandczycy mieli kłopoty z przeprawą z zachodniej części na wschodnią część wyspy, wzdłuż południowego wybrzeża. Natomiast recesja lodowca, która miała miejsce od końca XIX wieku, uformowała wąski pasek lądu oddzielający Atlantyk od jeziora Jökulsárlón, za którym jest cofające się czoło lodowca, i właśnie ten pasek lądowy został wykorzystany przez Islandczyków do zamknięcia wreszcie obwodnicy, do wybudowania drogi. Kurczenie się lodowców jest efektem ocieplenia klimatu, ale też można powiedzieć, że powoduje ocieplenie klimatu w jednym miejscu, gdyż nad lodowcem formują się zimne masy powietrza. Im dalej od lodowca, tym mamy cieplejszy ten mikroklimat, co sprzyja na przykład uprawie ziemniaków na Grenlandii. Także rolnicy też cieszą się, jak sądzę, z ocieplenia klimatu i z powolnego wycofywania się czół lodowców. Teraz trzy słowa na temat wieloletniej zmarzliny. Tym terminem określamy grunt, który jest przez przynajmniej 24 miesiące z rzędu zimny, czyli zachowuje temperaturę 0 stopnia Celsjusza lub niższą. Zmarzlina ma różną grubość. W północnej Kanadzie sięga 600-700 metrów, natomiast
na Syberii może sięgać do 1500 metrów, ale to jest tam na Syberii jest to zmarzlina reliktowa, odziedziczona z pleistocenu, z tej epoki lodowcowej. Tam nie było lądolodu i chłód mógł swobodnie przenikać głęboko, głęboko w ziemię i do tej pory ta zmarzlina tam jest. Zatem ocieplenie klimatu powoduje degradację zmarzliny. Latem normalną sprawą jest to, że wytwarza się tak zwana warstwa czynna, czyli warstwa o grubości mniej więcej metr, dwa metry, pół metra czasami, która zamarza i rozmarza. Zamarza na jesieni, rozmarza na wiosnę. Grubość warstwy czynnej obecnie powiększa się, tak? Czyli strop permafrostu się obniża. I jeżeli w górnej części permafrostu, czyli przy jego stropie, będziemy mieli dużo lodu gruntowego, a tak często jest, no to wówczas, proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, jak lód zamienia się w wodę, powierzchnia terenu osiada, mówimy o subsydencji, a jeżeli teren jest nachylony, dochodzi do erozji czy różnych ruchów masowych. Termokrasowa subsydencja i termokrasowa erozja. Są to bardzo poważne procesy współczesne, które utrudniają życie inżynierom, utrudniają życie Inuitom, Czukczom, Nieńcom, którzy mieszkają na tych terenach. W górach z kolei topnienie zmarzliny powoduje intensyfikację lawin, spływów błotnych. Najlepszym przykładem jest to, co się działo w Dolinie Bondaska w Szwajcarii. Doszło do katastrofalnego w skutkach obrywu i dalej spływu gruzowego. Uważa się, że właśnie przyczyną był zanik tego cementu lodowego, czyli zmarzliny wieloletniej, która spajała i trzymała w miejscu pokrywę stokową. W skali globalnej ocieplenie klimatu i degradacja zmarzliny powoduje wzrost stężenia gazów cieplarnianych, gdyż w zmarzlinie wieloletniej mamy bardzo dużo substancji organicznej, która dopóki zamarznięta, dopóty nic się z nią nie dzieje, ale jeżeli rozmarza, dochodzi do utleniania, jeżeli jest dostęp tlenu i emisji dwutlenku węgla. Bardzo często mamy warunki beztlenowe w warstwie czynnej, coraz grubszej i w związku z tym procesy gnilne powodują emisję metanu, bardzo silnego gazu cieplarnianego i powszechnie na obszarach tundrowych rejestrujemy coraz to większą emisję właśnie tego gazu cieplarnianego. Szczególnie dużo substancji organicznej zgromadzone jest we wschodniej Syberii, na Alasce, w takich osadach pylastych, które się nazywają jedoma i to jest teraz bardzo ciekawym przedmiotem badań dla wielu badaczy. Ponadto w obrębie zmarzliny mamy klatraty metanu. To są takie naturalnie występujące krystaliczne związki wody i metanu, które są w miarę stabilne, nie emitują metanu, jeżeli są zimne. Przy ociepleniu i szczególnie gdy zmarzlina nad nimi staje się nieszczelna, metan się z nich wydziela. Niedawno na Syberii i na przykład w rejonie Półwyspu Jamał odkryto przedziwne dziury w ziemi, które interpretujemy jako kratery metanowe, które powstały wskutek gwałtownego wydobycia się właśnie metanu, czemu mieszkający w tamtych terenach mówią, że towarzyszy huk, błysk. Do końca jak to się dzieje jeszcze nie wiemy, gdyż to są nowe sprawy. Kratery metanowe. Czy są zatem jakieś pozytywne rzeczy, które wynikają z topnienia wieloletniej zmarzliny? Są. W miejscach, w które miały niedużo zmarzliny, mamy wreszcie obszary pozbawione jej całkowicie, z czego inżynierowie powinni się ucieszyć, gdyż zdecydowanie łatwiej fundamentować budynki, gdy tego lodu gruntowego pod nogami nie ma. I oczywiście dla rolnictwa stosunki wodne się trochę poprawiają. Rolnicy też mogą się ucieszyć z faktu, że już wreszcie zmarzliny nie ma. Natomiast powiedziałbym, że jednak dominują te zagrożenia, tak? W szczególności degradacja zmarzliny doprowadza do zawalania się infrastruktury, domów, dróg, no i właśnie to, o czym mówiłem, do wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Wreszcie przyjrzyjmy się temu, co się dzieje z lodem morskim. W szczególności obserwujemy recesję, zanik zlodzenia letniego na Oceanie Arktycznym, na północnej półkuli. Lód zimowy, też jego mamy coraz mniej, ale ten trend ujemny jest mniej widoczny w porównaniu z trendem, ewidentnym trendem utraty lodu tego letniego
minimum zlodzenia Oceanu Arktycznego obserwujemy we wrześniu. I jeżeli chodzi, i mamy tutaj nie tylko coraz mniejszą powierzchnię lodu, ale i zmniejsza się grubość tego lodu, co w przełożeniu na objętość można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 40 lat straciliśmy mniej więcej 70% masy lodu na Oceanie Arktycznym. To są olbrzymie ilości. Jakie to skutki rodzi? W skali bardziej takiej lokalnej, ale także regionalnej, no to oczywiście tranzyt, prawda? Ułatwienia dla nawigacji. Nie potrzebujemy wreszcie lodołamaczy, żeby swobodnie opłynąć Rosję, co ma kolosalne znaczenie dla tranzytu towarów między Chinami a Europą, prawda? To jest tak zwane przejście północno-wschodnie. Opłynąć Kanadę od północy jeszcze nie za bardzo można, oczywiście można, ale ten czas tranzytu ułatwionego z powodu zaniku lodu jest znacznie krótszy. To jest tak zwane przejście północno-zachodnie. Kanadyjczycy nie życzą sobie tranzytu zresztą wielkich statków przez te cieśniny, które uważają za swoje, prawda? I tutaj trwają spory geopolityczne o interpretację zapisów prawa morza. Jeżeli cieśnina ma znaczenie strategiczne, no to wtedy państwo nadbrzeżne nie może blokować tranzytu. A Kanadyjczycy stoją na stanowisku, że w przypadku cieśnin właśnie kanadyjskich mogą blokować i blokują, ale póki co tam jeszcze tego lodu jest dużo. Trwają spory geopolityczne o wyspy, na przykład wyspa Hansa pomiędzy Grenlandią a wyspą Elsmira, czyli Kanadą. Czyja ona jest? Ten, kto ma tą wyspę, może kontrolować tranzyt przez cieśninę Kennedy'ego, która oddziela Grenlandię, a zatem Królestwo Danii od Kanady. Trwają spory o podział mórz szelfowych, o te wyłączne strefy ekonomiczne, które w Oceanie Arktycznym zawierają bardzo dużo ropy i gazu ziemnego. Szacuje się, że w dnie Oceanu Arktycznego mamy 30% światowych złóż gazu. I dla przykładu spór o grzbiet Łomonosowa, który przechodzi prawie że przez biegun, łącząc Rosję z Kanadą. Rosjanie uważają, że jest to wydłużenie wyłącznej ich szelfu, a zatem ich wyłączna strefa ekonomiczna powinna dochodzić takim klinem aż do bieguna, z czym się nie zgadzają pozostałe państwa arktyczne. Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze sprawom przyrodniczym. Otóż zanik zlodzenia Oceanu Arktycznego powoduje spadek albedo, czyli zdolności do odbijania promieni słonecznych i coraz więcej tych promieni pochłaniane jest przez naszą planetę, ogrzewa ocean, tym gorzej dla lodu, prawda? Bo cieplejsza woda oczywiście topi lód od dołu. I mamy takie sprzężenie zwrotne dodatnie. Im cieplej, tym mniej lodu, tym więcej promieniowania jest pochłaniane przez naszą planetę, tym lód jest oczywiście mniejszy i tym bardziej promieniowanie pochłaniane jest. Co się dzieje na Oceanie Południowym, wokół Antarktydy? Tam sytuacja jest odmienna, tam nawet obserwowaliśmy lekki trend rosnący, jeżeli chodzi o powierzchnię lodu, do roku 2015. Ostatnie 5 lat mamy kryzys. Tam też mamy w ciągu tych ostatnich 5 lat mamy krucho z lodem. Jak dalej będzie, zobaczymy. Także to są te największe, najbardziej istotne zmiany, które powoduje ocieplenie klimatu w strefach okołobiegunowych oraz w wysokich piętrach górskich. Powinienem jeszcze powiedzieć chyba o jednej rzeczy, zapomniałem, teraz powiem. Zmiany habitatów, czyli miejsca występowania gatunków. Przyjrzyjmy się morzu. Otóż mamy na przykład niedźwiedzia polarnego, to jest Ursus maritimus, który żyje na morzu, chodzi po lodzie morskim, stamtąd poluje, więc im mniej lodu, tym sądzę, że niedźwiedzie polarne niekoniecznie się z takiej sytuacji cieszą, prawda? Do Oceanu Arktycznego wpływają gatunki ryb ciepłolubnych. To zmienia cały ekosystem. Dziękuję Państwu.